witajcie w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku prosta, szybka gra dla tych najmłodszych. Gra Reinera Ragnici od wydawnictwa Grana Dino kontra Dino. Gra, w której gracze będą starali się pomagać własnym dinozaurom przetrwać w niebezpiecznej krainie. Także zobaczcie, jak prezentuje się zasady. No i za chwilę wracamy. Ok, przed Wami rozłożona gra. Jak widzicie, w grze mamy dwie talie, talię dinozaurów i talię wydarzeń oraz taką fajną figurkę dinozaura. Jeden z graczy otrzymuje taką figurkę, każdy z graczy otrzymuje po trzy karty dinozaurów i możemy zaczynać. Każda runda polega na tym, że będziemy rozpatrywali wierzchnie wydarzenie. Gracze na początku głośno czytają dane wydarzenie, czyli tu mamy w tym przypadku gęste zarośla. Cierniste krzewy i gęste chaszcze szybko się rozrastają, co znacznie utrudnia poruszanie się po lesie. I teraz gracze muszą wywnioskować, jaka cecha jego dinozauru będzie najlepsza, żeby przeciwstawić się temu wydarzeniu. Mamy na kartach dinozaurów cztery cechy, takie jak drapieżność, rozmiar, szybkość i adaptacja. Wartości i ilość ikonek wskazuje nam, jak bardzo poradzi sobie, jaką cechę, jaką mocną cechę ma ten dinozaur. I teraz gracze muszą zdecydować, jaki to będzie dinozaur. Gracze zagrywają karty zakryte przed sobą, tak aby inni gracze nie widzieli, jakie karty gracz zagrał. I następnie odkrywamy te karty na 3-4. Odkrywamy również kartę wydarzenia, która informuje nas, w jakiej cesze będziemy rywalizować. W tym wypadku jest to rozmiar. Gracze liczą ilość ikonek na swoim dinozaurze i gracz, który posiada najwięcej takich ikonek w danej cesze, wtedy gracz zabiera te wydarzenie przed sobą. Będzie to jego punkt na koniec gry, a karty dinozaurów należy odrzucić. W momencie, kiedy dwa dinozaury miałyby taką samą wartość danej cechy, wtedy następuje remis, a wygrywa gracz, który posiada figurkę dinozaura, bądź też gracz na lewo, który siedzi najbliżej gracza, który posiada taką figurkę. I na koniec takiej rundy gracze dobierają jedną kartę na rękę, tak mamy trzy karty dinozaurów i rozpatrujemy kolejne wydarzenie. Gramy do momentu, kiedy skończy się talia kart dinozaurów. Gracze będą podliczali ilość zdobytych kart wydarzeń. Gracz, który zdobył tak tych kart najwięcej, wygrywa grę. Ok, gra Dino kontra Dino jest to typowa gra wojna z podrasowanymi zasadami. Na początku myślałem, że będzie tutaj jakaś ciekawa mechanika, bo mamy tutaj autora Reinera Ragnici, jednak jest to taka właśnie typowa gra wojna, gdzie gracze, dzieciaki muszą zagrać karty dinozaura z największą cechą, która będzie adekwatna do danego wydarzenia. I tutaj oczywiście dzieciaki nie mają żadnych problemów z analizą sytuacji, spokojnie sobie radzą z tym, że odpowiednie wydarzenie, odpowiednia cecha, zagrywają karty, naprawdę wszystko tutaj się zgadza, więc dzieci nie mają z tym problemów. Duży plus, zwłaszcza dla osób, które interesują się dinozaurami, więc ta gra też dla nich jak najbardziej będzie fajnym prezentem. Także jeżeli chodzi o grę dla dzieci, jak najbardziej bardzo przyjemny tytuł. Dorośli zagrają, jednak nie będzie to aż tak atrakcyjne, jakby się mogło wydawać. Więc jako gra dla dzieci bardzo przyjemny tytuł, więc warto się z tą grą zapoznać, kupić dziecku na prezent. Ja polecam, dla mnie 7/10, także na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć.